Aleksandrów Wawrze pod wodą, choć ta na ulicy Polany stoi prawie cały rok, to tak trudnej sytuacji dawno już nie było. Mieszkańcy mają dość urzędniczych tłumaczeń, że mieszkają na trudnym geologicznie terenie. Żądają wyjaśnień i podania konkretnej daty poprawy sytuacji. Anna Udakowska. Wizyta w Wawrze na ulicy Polany przeszła najśmielsze oczekiwania. Byliśmy tu kilka razy, ale jeszcze nigdy nie musieliśmy korzystać z uprzejmości miejscowych. Na użyczeniu kaloszy nie skończyło się. Głęboko tu przejdziemy? Na płycie, niech pani się nie boi. Jesteśmy, dzień dobry. To, co dla nas było zaskoczeniem, dla mieszkańców Aleksandrowa jest chlebem powszednim, bo funkcjonować tu po prostu trzeba umieć. Wielu topi oszczędności, bo wodę trzeba przecież jakoś odpompować, ale jak mówią na władzach Wawra, nie robi to już wrażenia. Miało być lepiej w maju, a już mamy lipiec. Lubię wodę, ale nie na ulicy i nie na posesjach. To jest chodnik prowadzący do mojego domu. Zawsze to był chodnik. Od jakichś 2 lat niestety jest to rzeka bądź jezioro. Urzędnicy rozkładają ręce, sytuację tłumacząc trudnym położeniem Aleksandrowa. Jest to taka bezodpływowa niecka na glinach zwałowych. Położenie nie przeszkodziło dzielnicy w wydawaniu pozwoleń na budowę, mówią mieszkańcy. Te tereny w 1995 roku zostały przekazane pod budownictwo. To leży w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. I następnie w 1999 roku decyzją burmistrza gminy został podniesiony teren dla 11 budynków. Aleksandrów jest pod wodą prawie cały rok. Kiedy się to zmieni? Jeszcze rok z kaloszami czeka mieszkańców. Myślę, że tak, albo i więcej, bo dopiero powstanie w przyszłym roku koncepcja. Spodziewamy się gdzieś w pierwszej połowie roku tej koncepcji odebrać ją, a później trzeba zlecić projekt odwodnienia. Czyli to kolejny rok. Może tak być. Wiele wody musi zatem upłynąć, zanim coś w Aleksandrowie się zmieni.